chcielibyśmy, żeby to była sztuka o miłości, o śmierci, o zdradzie, o zemście. Chcemy pokazać też ludzi w drodze. Ludzie, którzy się zmieniają, którym wydaje się, że są inni niż są naprawdę. Gdy wówczas ktoś go zagadnął, odwracał głowę i przenosił spojrzenie gdzieś za plecy rozmówcy, jakby ten wyrwał go ze świata doskonałości, wewnętrznej siły i tylko jemu danej pewności. Boże, jak ja nienawidziłam tego zatapiania się w tym niedostępnym świecie! Frank jest cudotwórcą, uzdrowicielem, w jakimś sensie magiem też. A więc jeśli magiem, no to zaraz myślimy sobie, a no to jakiś jest artysta, no mag. I ma dar od Boga, no. W każdym razie nie możemy podejrzewać, że jest tylko hochsztaplerem. To znaczy, że on jest iluzjonistą. I kiedy wreszcie zajęli miejsca, wtedy zwracał się do nich, trzymając mikrofon blisko ust, zwracał się do nich specjalnym, pełnym szacunku tonem, by pozostali na swych miejscach, kiedy wejdę pomiędzy nimi. Często się ze sobą nie zgadzają, kłócą się, ale też się bardzo kochają. Przynajmniej mogę mówić o Grace, która żywi do Franka miłość taką graniczącą z uwielbieniem. Przestawałam wtedy dla niego istnieć. Stawałam się po prostu powietrzem. Ja, która o niego dbałam, która go bawiłam, niańczyłam, podtrzymywałam, która rzuciłam dla niego wszystko. Ona jest partnerem dla Franka, partnerem w jego drodze. Towarzyszy mu, ale jest bardzo silna w tym. Tak samo jak Teddy, trzeci bohater. Samotny człowiek bez rodziny. Złośliwie można powiedzieć, że bez zawodu. No to agent, człowiek show biznesu, który opiekuje się, sprzedaje, handluje szeroko pojętą kulturą ludyczną, tkwiąc, no można powiedzieć, w klasycznym trójkącie ludzi, którzy są związani jednak między sobą uczuciowością i z nim towarzyszy poświęca życie. Wiecie, ile forsy mogłem zbić, kiedy ten pies święcił triumfy? Ludzie tłoczyli się do mnie ze swoimi sukami, ustawiali się w kolejce, gotowi byli płacić 20 kawałków za jeden byk. Czułem się, jakbym siedział na żyle złota. Ja w jakimś sensie, bym powiedział, tego Franka gdzieś mam. To znaczy, on jest we mnie, ja taki... No, bo ja po prostu gdzieś odczuwam to w sobie i myślę, że nawet nie chcę, bym powiedział, dopuszczać jakby takiej analizy intelektualnej tego, bo się boję, że jak ja zacznę go tak analizować strasznie i swoje z nim związki, relacje, to on się może się wypnie na mnie i on gdzieś ze mnie zniknie, pomacha do mnie ręką i tyle będę go widział. Odpręszcie się, nie denerwujcie. Kiedy pan Hardy podejdzie do was, nie musicie nic mówić. On i tak będzie wiedział, co wam dolega. Zaufajcie. Każdy z świadków zdarzenia ma inną wersję i dopiero utkane te wszystkie wersje dają nam widzą jakiś obraz.